Rękawiczki muszą być. One mi pomogły. Ja wiedziałem, mama mówi, Dawid, weź sobie te różowe rękawiczki. To... Na pewno coś złowisz. Dzień dobry Rzeszów, dzień dobry Polsko. Jedziemy. Bez żadnego szarpania. A ja, bez fajerni. Troszeczkę większa od tamtej. Podobną wargę ładnie się zacięło. www.wędkarstwoludzio.pl Ryby, ryby, ryby. Witajcie. 14 grudnia, godzina przed 8, dokładnie 7:52. Ocieplenie nastało w Polsce. Jedziemy z Piotrkiem, którego znacie na pewno. Cześć, cześć. To jest chyba jeden z najlepszych specjalistów, z którymi jeżdżę od spinningu. Ja bym taki skromny już, Piotruś. No. Stwierdziłem, że po prostu on jest spokojny, wyważony. Ja jestem nerwusem, już nie mogę wytrzymać. Od miesiąca nie mogę żadnej ryby złowić. Stwierdziłem, że poproszę Piotrka, żeby mi pomógł. Pokazał. Powiedział, że coś złowimy. Na pewno ktoś złowi coś, nie? O to chodzi. Także na spokoju dzisiaj Piotrek kieruje, ja jadę na luzie. No i mam nadzieję, że będzie można na końcu powiedzieć, nareszcie była ryba. Tego wam i sobie życzę. Dzień dobry Rzeszów, dzień dobry Polsko, jedziemy. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że jedziemy na Strug. Na tą miejscówkę tutaj już mnóstwo filmów było. Tutaj przejeżdżamy teraz przez most. To jest na... jaka to jest ulica? Kwiatkowskiego. Zaraz Dawidek jeszcze tutaj do nas dojedzie. Tutaj auto zostawiamy na tym parkingu. Jesteśmy swoją bestią. Pogoda ładna. Dzisiaj będą brania. Będą, bo Piotrek... Ja się dzisiaj całkowicie podporządkowuję Piotrusiowi. Zaraz pokażę zestaw, jaki będziemy robić w poszukiwaniu rybki. Będzie grubo. Masz jakieś hasło przewodnie na dzisiaj? Co? Nie ma frajerni. Dobrze. Piotr zrobił zestaw, od razu pokażę wam, ma nowy kij sobie. Tak, zakupił. Nowy kijeczek, wklejanka Daiwa Mega Force 2,60 długości, wyrzut bodajże to jest 3,18. Fajny, lekki kijek. Kowrotek też. Też Mega Force Dive, rozmiar 1000. No i będziemy robić zestawy. Na troka, a żyłkę jaką masz? Żyłka główna będzie 0,16, to jest taka, a nie pamiętam firmy. No to nie ma, 16, nie? 16, ta żyłka, co będzie przynęta, będzie w rozmiarze 14. Piotrek dzisiaj powiedział, że jeżeli chce złowić rybę, muszę się mu całkowicie podporządkować. Zrobi mi taki... Zaraz zrywam cały swój zestaw, ten co zwykle na niego łowię. Żeby nie przynudzać, jak przeciągnie żyłkę, pokażę wam jeszcze, na czym ten nowy zestaw będzie polegał. Tak jak mówiłem, do żyłki głównej przywiązujemy ciężarek, na tą wodę 4 gramy, bo jest praktycznie zerowy uciąg, 4-5 gram. Przypon długości 15-20 cm. Ten, na którym mamy ciężarek. Ten odcinek z trokiem. Ja robię, jestem takim zwolennikiem trochę dłuższego troka i to są 3 długości tego odcinka, na który mamy założony ciężarek. I na końcu założoną gumkę W tym wypadku tu będę testował taką, wczoraj kupiłem Relaxa, taką gumkę. Haczyki, używam haczyków bezzadzierowych, to są haczyki muchowe firmy Wizard, rozmiar 8, bez zadziorów. Moim zdaniem najlepsze haczyki do bocznego troka. Patrzcie, nie ma zadziora. Tak, i tu jest w zasadzie identycznie zrobiona. Może tutaj jest ten krótszy ten odcinek z ciężarkiem i założyliśmy, też jest ten sam haczyk i założyliśmy killera tutaj na tą wodę, to jest już sprawdzony kolor gumki. Taki fiolet jakby. No, z brokatem. Denaturat. Dokładnie. I też haczyk bezzadzierowy. Piotrek oddaje się w twoje ręce, no zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Będę cię zaraz podrzucał. Nie wiem, minęło może 2 minuty, odkąd podeszliśmy do wody i proszę. Pierwszy okoń. Pierwszy okoń. Bardzo ładny. Ładnie wybarwiony jest. Głęboko połknę, nie? Tak, tak. Ale właśnie to jest plus tych haczyków bezzadzierowych, że możemy rybę bez problemu, proszę, odhaczyć. Bez żadnego szarpania. Tak, no, 20 parę, nie? 25 małe, nie? Pierwsza zdobyć. No nie no, łowca. Mistrz. Ja jeszcze nie zdążyłem rzucić wędką. I już mi się podoba. O, malutki. Mniejszy tym razem, jak mi się zaciął. Za wargę. Już co do podejść. Jak już nie jestem, to pokażę wodę, który odmawia to. Rzut. Czekam aż upadnie. I powoli. Delikatna sytówka jest, nie? Podstawa. Idę. Nareszcie. Dzięki Piotruś. Przamałem złą pasę. Mały, bo mały okonik. Taką gumeczkę, pilera, podpis zadzierowy. Uwalam do wody. Mam różowiutkie, pod kolor aparatu mojego. Stwierdził, że będzie łowił samicę i musi mieć różowe rękawiczki. A jak? Kolejny okonek mały. No, na trokę. Teraz takie małe biorą. Już te brania powoli się już nudne robią, nie? No tak, już mogłyby większe brać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. To ma... plus minus niecałe 20. Już większy jest. No. Na killera. No tak, to jest przedostatnia gumka, bo jeszcze drugą ma Łukasz. Tej gumki, tego koloru tutaj w Rzeszowie w żadnym sklepie wędkarskim nie ma. Ja sobie zamówiłem 100 sztuk przez internet. Także miejmy nadzieję, że szybko dojdą, zanim to pourywamy. I to nawet nie na trokę. A gumeczkę taką. Moc różowe rękawiczki pomogła. Tak. Gumkę zmieniłem od razu na czerwono-białą, nie patrz, nie? No. I od razu pyknął. Czekaj, zdjęcie ci zrobię. Patrz, jest dodatnia temperatura, ale tutaj przy brzegu jeszcze jest lód. Na strugu. Gdzie? Aha, no. O, tam widać. Jeszcze nie odmarzła cała ta rzeka. To dopiero 2 dni jest dodatnia temperatura, nie? Chyba od wczoraj. Tylko wiatr straszny jest. Ale wiesz, Dawid, jak to, trzeba wiedzieć, gdzie ryba stoi w danym miejscu, nie? W danej chwili. Pewnie jakbyśmy pojechali dzisiaj na zalew, to by mogło nic nie być, nie? A kto by się spodziewał, że na strugu teraz jest okoń? No tutaj, nie? Tak, no. Na Kwiatkowskiego, nie? No. Rękawiczki muszą być. One mi pomogły. Ja wiedziałem, mama mówi, Dawid, weź sobie te różowe rękawiczki, to... Na pewno coś złowisz. No i od razu, pyk okonik. A jak? Jest. I zaraz będzie następny. No ale dobrze, nie? Dawno ryby nie miałem, nie? Dwa pasa przełamana, teraz będziemy ciągnąć okonie do wiosny, jeden za drugim. A jak? Bez frajerni. Nie no, Piotrek to jest mistrz po prostu. Mistrz to koń. Dobrze, że każdy złapał po rybce już, nie? No. Może na spokojnie sobie siedzieć, nie? Widzę Piotruś. Do młyneczka. Chyba to ładne. Kurde, tam już liczysz te ryby? Nie, po co? No. A, taki. Piotrek jedna za drugą. Piotrek czesze jedna za drugą. Kolejny mój okoń, takie małe niestety mi biorą, nie nagrywam wszystkich. Ale dzisiaj powiem wam, że to jest dosłownie no Eldorado okoniowe. Ten kolor, ta miejscówka, rewelacja. Dobrze, żeśmy z Piotrusiem pojechali. Wprowadził trochę spokoju do tego łowienia. I naprawdę Love. Do wody. Jest rybka następna. Teraz troszkę większy ten okres sięgnął. Ten już ładny, ładniejszy. Nie jest to jakiś gigant. Na lodzie zdarzają się dużo ładniejsze, ale jest ok. No. No buźka i do wody. Już bez buźki. Ach. Taki okonek. Teraz taki dla odmiany. No, teraz przedtem za skórkę, teraz coś głębiej, ale to... Ale są takie haczyki, że wielka krzywda im się nie dzieje. No, dokładnie, zero krwi. Pokaż mu. No, mały, ale cięższy. Puszczamy? No to pójdę, jeszcze do młyna. Puszczamy. Dla Wigilię już byśmy mieli, co jest. Śliczny. Bardzo ładny. A dzisiaj jesteś królem okoni. A taki dzień dzisiaj dobry. Na patelenkę? Nie. O filecik będzie. No śliczny. Filecik będzie. Dawidek, chcesz na patelenkę? Co? Chcesz na patelenkę? Możesz dać, domu się nie przelewa. A masz jeszcze miejsce w zamrażalce? Nie. Dobra, wypuszczamy. Zmieniłem na troka i jedziemy z kocem. Jest bestia. Kolejna ryba. Wyjazdu. Takie małe okonki. Szkoda tego filmować, bo to takie... Nic nie szkoda, nic nie szkoda. Dopiero jak 30 złowimy, to wtedy można coś pokazać. Niektórzy nic nie łowią. No. No. Żeby te większe zaczęły brać, no niestety nic to nie daje, nawet taki mały potrafił na białego twistera. zaatakować. Troszeczkę większa od tamtej. Za dolną wargę ładnie się zacięło. I na taką gumę taki mały okonek wziął. Do wody. Pa. Elegancko zakochałem się w bocznym troku, okoniki biorą, także je zawaliście. Proszę bardzo, jedziemy z koksem. Ryby, 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 będziemy zakończać, także dzisiaj było bez frajerni, kupa okonków i co, Lucio, myślisz, że mama będzie się denerwować za rękawiczki? Co? Pozdrawiamy mamy. Pozdrawiamy mamy, mamusiu, odkupię ci, nie przejmuj się. Ale powiem ci, że bardzo ciepłe, wyjściowe, tylko różowy kolor, ale to nic, nie? Słuchajcie, jak wam się podobało, łapka w górę. Te osoby, które tego nie zrobiły, macie przycisk subskrybuj. Będziecie wtedy dostawać informacje na bieżąco o nowych filmach. Dzisiejszy odcinek w całości dedykowany Piotrusiowi. Dziękujemy, że nas zabrał, przełamał złą pasę i oby tak dalej w sezonie zimowym było. Ryby, ryby, ryby. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Marcin jeszcze do nas doszedł na koniec i czosnku. Piotr Zima jeszcze na koniec. Dzisiaj do sądu. Kolejna. To już się nudno robi, nie? No takie ładniejsze. No.